Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Rozpoczynamy program Warto zauważyć w mijającym tygodniu. Zaproszenie do naszego programu dzisiaj przyjęli redaktorzy naszego dziennika, pani redaktor Katarzyna Orłowska-Popławska. Witam, szczęść Boże. Witam, szczęść Boże. I pan redaktor Krzysztof Losz. Witam, szczęść Boże. Szczęść Boże. 160 tysięcy imigrantów chce przyjąć Unia Europejska. To plany szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera. Pytanie, ilu imigrantów przyjmie rząd Wykopacz? Nie mówimy o 40 tysiącach, nie mówię o 120 tysiącach. To 160 tysięcy uchodźców, którymi Europejczycy powinni się zająć. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie żadnej retoryki, bo potrzebujemy działania. Zgodnie z tym planem do Polski miałoby trafić niemal 12 tysięcy uchodźców. W wystąpieniu szefa Komisji Europejskiej nie zabrakło również uszczypliwości skierowanych wprost do Polaków. 20 milionów potomków Polaków mieszka poza Polską w wyniku emigracji politycznej i ekonomicznej po wysiedleniach, przesiedleniach podczas bolesnej historii Polski. To słowa niesprawiedliwe i skandaliczne świadczą jedynie o nieznajomości historii. Tyle w tej sprawie mówi polska opozycja. Otóż Polacy emigrując, nie wiem, na przykład po II wojnie światowej robili to dlatego, że przecież, między innymi dlatego, że przecież pamiętajmy, tutaj był komunizm, byli terroryzowani dlatego, że zdradziły ich państwa Zachodu. Ewa Kopacz przekonywała, że polskie możliwości są dużo większe niż deklarowane wcześniej 2000 uchodźców. Na dziś zaprosiła szefów partii politycznych na konsultacje w sprawie kryzysu imigracyjnego. Frekwencja nie dopisała, pojawił się współkoalicjant, przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego. Szkoda bardzo, że dzisiaj patrzę na te puste krzesła, że nie ma z nami pana Leszka Millera i pana Jarosława Kaczyńskiego. Szkoda, że nie znaleźli czasu i woli, dobrej woli, rozmawiać o poważnych sprawach dla Polski. Opozycja nie uczestniczyła w spotkaniu z jednego zasadniczego powodu. Jeżeli ogłasza się naprzód medialną operację, a potem dopiero wysyła się do rzekomo zainteresowanych listy, to zdradza niskie intencje pobudki. Opozycja w sprawie imigrantów oczekiwałaby klarownej relacji z działań rządu. Rząd odpowiada przed Sejmem za swoje działania. To Sejm rozlicza władzę z podejmowanych decyzji, a nie jakieś spotkania za zamkniętymi drzwiami. Sojusz Lewicy Demokratycznej domaga się, aby rząd zainicjował w Sejmie poważną debatę w tej sprawie. Kwotowe podejście do polityki imigracyjnej prezentowane przez Komisję Europejską i część państw unijnych skrytykował prezydent Andrzej Duda. Nie zgadzam się na dyktat silnych. Nie zgadzam się na taką Europę, gdzie przewaga gospodarcza czy przewaga ludnościowa będzie powodem, dla którego innym krajom będą w sposób arbitralny narzucone określone rozwiązania. Państwa zdaniem premier Ewa Kopacz zgodzi się na tą większą liczbę imigrantów, bo na razie deklaruje rząd 2200 osób i dzisiaj wiceminister Stachańczyk powiedział na połączonych komisjach, że poza liczbą 2200 żadna inna ze strony rządu polskiego nie padła. No ja sobie takiej sytuacji nie przypominam, w której polski rząd byłby w stanie skutecznie skonfrontować się z propozycjami, które są wysyłane, czy powiedzmy jakoś delegowane z Brukseli. Więc nie sądzę, żeby tutaj jakiś opór szczególny instytucje unijne napotkały. Być może z pewnością będzie trudno to wynegocjować, z tego względu, że widać, jaka jest ogromna siła rażenia i nacisku na wszystkie kraje unijne, żeby te kwoty uchodźców, że tak powiem brzydko, jakoś rozdysponować. Natomiast ja bym chciała na jedną rzecz uwagę zwrócić, mianowicie taką, że tak naprawdę na dobrą sprawę to my nie wiemy przed jaką skalą tej imigracji stoimy, dlatego że w tym materiale filmowym wypowiedzi pana Junckera padła liczba 160 tysięcy uchodźców, natomiast dzisiaj oficjalnie podano liczbę uchodźców, którzy w tamtym roku w ogóle wyemigrowali, czy legalnie, czy nielegalnie dotarli przez Morze Śródziemne do Europy i było to ponad 400 tysięcy ludzi. Jest to ponad dwukrotny wzrost
dwukrotny w porównaniu jeszcze z rokiem poprzednim, więc te dane są też trochę wzięte z księżyca. Ja myślę, że generalnie obawiam się takiego scenariusza i tak to wszystko wygląda, niestety zmierza ku temu, że ta kwota, będziemy do tej kwoty zobowiązani. Być może będziemy mieć taką sytuację, że nawet mimo oficjalnych oporów zgłaszanych przez Grupę Wyszehradzką, my się jakby z tego frontu, nawet z tej Grupy Wyszehradzkiej Ale też są takie komentarze, że takie komentarze mówiące o tym, my nawet moglibyśmy się zgodzić na 1,5 miliona, bo i tak z tego 1,5 miliona osób niewielu imigrantów zostanie w Polsce, bo nie są tym zainteresowani. Oni są zainteresowani pobytem w bogatych krajach Unii Europejskiej. No to tylko jeszcze jedno wtrącenie. Otóż zanim nie wiadomo, jakie będą, to nie chodzi o to, tylko o ich plany, co oni zamierzają, czego chcą, czego nie chcą, dokąd się chcą udać, jaki jest ich cel docelowy tej wędrówki, to miejsce, prawda? Tutaj też chodzi o to, bo możemy starać się w obliczu takiej sytuacji, że ci uchodźcy będą do nas odsyłani, tak? Że oni będą gdzieś tam wychwytywani już po naszej zachodniej stronie granicy i będą do nas zwracani i zostaną zagwarantowane takie środki jakby ich zabezpieczenia, że oni tej granicy nie będą mogli przekroczyć. No, będzie pewnie tak jak mówiła pani redaktor, no bo nie po to się będzie dzieliło ten kontyngent, mówiąc brutalnie, imigrantów, żeby potem, prawda, oni sobie swobodnie jeździli po krajach Unii Europejskiej. 160 tysięcy, tę liczbę, którą podał szef Komisji Europejskiej, to jest raczej chyba takie mydlenie oczu, znaczy uspokojenie, że w sumie no to jest, jak podzielimy między 20 a prawie 30 państw unijnych, no to średnio wychodzi tam powiedzmy na jakaś nieduża kwota, prawda? Natomiast tych uchodźców będzie jeszcze więcej, jeżeli się okaże, że ci, którzy tu przyjadą, że nagle no, jakoś tam ich zagospodarowano, poprzesuwano, prawda, do różnych państw i więc ta liczba nagle się może okazać, że będzie nie 160 tysięcy, na przykład 1,6 miliona albo 4 miliony, albo 5 milionów. No. Ale jeszcze jedna ważna rzecz, otóż do tej liczby uchodźców, jeżeli te osoby oczywiście dostaną status uchodźcy, trzeba dopisać inną jeszcze liczbę, mianowicie oni będą mieli prawo do sprowadzenia swoich rodzin, tak, ci ludzie. Więc jakby tutaj ta pula się już zwiększa. I przypomnę jeszcze dzisiejszą wypowiedź i szefa węgierskiego MSW i premiera Orbana, którzy tylko w przypadku Węgier wyliczyli ilość emigrantów na około 500 tysięcy, więc widzimy, przed jakimi rozbieżnościami liczbowymi stoimy i tak naprawdę na dobrą sprawę nie wiemy, jakich fali. Dlaczego Unia Europejska sobie z tym nie radzi? No bo skoro jest taka rozbieżność... To nie jest problem tylko Unii Europejskiej, to jest problem też... No ale Unia Europejska przyjmuje tych ludzi i to jeszcze z otwartymi ramionami. Takie są deklaracje. Dlatego, że tym... Tak, no Stany, które byłyby bardzo mocno zaangażowane w destabilizację sytuacji na wschodzie, prawda, są za daleko. Kraje arabskie, jak wiemy, tych ludzi nie przyjmują, bogate monarchie arabskie, takie jak Arabia Saudyjska, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, one tych uchodźców nie przyjmują, tak, oni są deportowani. Więc jakby najprostszą ścieżką jest tutaj właśnie, są te wrota, południowe wrota Europy, ta ścieżka bałkańska. Ale pan Jean-Claude Juncker na tym przemówieniu, którego fragment pokazaliśmy w materiale, mówi tak, powinniśmy być dumni z tego, że imigranci z Syrii, Iraku i z Afryki chcą do nas przyjechać, bo to znaczy, że jesteśmy atrakcyjni. No to znaczy zaproszenie do wszystkich innych, którzy jeszcze tam są na miejscu. Nigdzie nie ma takich warunków jak w Europie, nawet w Polsce, dlatego że gdyby ci ludzie trafiali do właśnie monarchii arabskich, to po pierwsze byliby deportowani, ale nawet gdyby zostali, to nie mogliby liczyć na takie zasiłki, czy taką pomoc socjalną, czy zakwaterowanie, prawda, jak mogą liczyć w Europie, bo jest to naturalne. Jeżeli ktoś gdzieś emigruje, to tam, gdzie będzie mu lepiej. Gdyby Arabia Saudyjska czy inne bogate kraje Zatoki Perskiej z otwartymi ramionami czekały na swoich pobratymców, muzułmanów, to oni by tam się udawali, bo tam mają bliżej, lepsze, powiedzmy, możliwości dotarcia. A ponieważ takich warunków nie mają, no to idą do Europy, ale tam, gdzie będą mieli lepiej. Odpowiadając jakby panu Junckersowi, można powiedzieć, można to jakby odwrócić, tak, no bo
Stany Zjednoczone też są z pewnością dumne z potęgi swojej gospodarki i z tego, co osiągnęły, a jednak system wizowy sztywny utrzymują, więc jakby to nie jest absolutnie żaden argument. Mur na granicy z Meksykiem i mur na granicy też, więc no to jest albo to jest próba ukrycia czy zakamuflowania jakiegoś kamuflażu takiej bezsilności Brukseli wobec tego problemu, bo tak naprawdę okazuje się, że Unia Europejska jako instytucja nie dysponuje żadnym, albo wręcz sama pozbawiła się jako narzędzia jakiegokolwiek, nie ma żadnego elementu we własnym ręku, żadnego narzędzia do tego, żeby się przed czymś takim zabezpieczyć, tak? Bo tak na dobrą sprawę, jeszcze w ogóle sama terminologia, bo raz mówimy uchodźcy, raz mówimy imigranci, to my tak na dobrą sprawę nie wiemy, z jakich powodów ci ludzie opuścili swoje miejsca zamieszkania, czy rzeczywiście to są wszyscy uchodźcy, którym się świat zawalił, bo prawda, wojna i tak dalej. Ale problem jest wielopłaszczyznowy, problem jest o wiele szerszy, o wiele głębszy, bo to nie jest tak, i tutaj jeszcze nawiążę do tego porównania z Polską, prawda, że no to haniebne porównanie w ogóle, analogia oczywiście nie historyczna, bo to nie było tak, że Polacy chcieli masowo opuszczać swoją ojczyznę, tylko się granice w Polsce, granice w Europie się zmieniły, tak? To jest jedna rzecz. Więc to porównanie jest kompletnie nieadekwatne, nietrafione. Poza tym większość Polaków wyjeżdżała na zaproszenie krajów, gdzie gościli, bo czy Stany Zjednoczone, czy kraje Ameryki Południowej, XIX wiek, początek XX, to jest czas ogromnej kolonizacji, pustych przestrzeni. No nie było tak, że zamykano granice. Nie, no, oczywiście. Nie, ale na przykład jest bardzo duża presja, zwłaszcza na kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym na Polskę, aby przyjąć większą ilość imigrantów. Tymczasem dzisiaj są informacje napływające z Kopenhagi, z Danii i tam duński, z państw bałtyckich. Ale dzisiaj duński rząd powiedział, że żadnego dodatkowego imigranta nie przyjmiemy. My już swój limit wyczerpaliśmy. No, czyli jednak jakaś polityka zdecydowana może być prowadzona w Unii Europejskiej. Bo prawda jest taka, i to pokazuje przykład tego miasteczka austriackiego, gdzie na jednego mieszkańca gminy przypadło bodajże kilku... Ośmiu uchodźców. Jest dramatyczny apel burmistrza, który po prostu nie wie, co z tymi ludźmi zrobić. Więc takich historii będziemy mieć za chwilę. No dobrze, proszę Państwa, to jaka jest polityka Unii Europejskiej, a właściwie Angeli Merkel, kanclerz Niemiec, która zaprasza de facto imigrantów i mówi, że to jest dla nas pewna szansa, a jednocześnie zmusza inne kraje, żeby ten problem się podzielić. Dlaczego Niemcy nie prowadzą naprawdę takiej, może nie restrykcyjnej, ale polityki, która by weryfikowała przynajmniej tych ludzi, którzy wpływają? Jest entuzjazm w przyjmowaniu... Po pierwsze, panie redaktorze, tych ludzi się nie da zweryfikować. Bo jak sobie to poważa weryfikację, że służby niemieckie, czy służby polskie... odsyłanie z powrotem, czy do Syrii, czy do obozów w Libanie. To nie jest weryfikacja, to trzeba się rzeczywiście porozumieć z Libanem. Mhm. To nie jest weryfikacja, tylko to jest deportacja. Mhm. Bo co znaczy weryfikacja? To nie jest tak, że nasze służby, czy służby niemieckie mają partnerów, na przykład w służbach syryjskich, czy gdziekolwiek indziej, i mogą sobie tych ludzi weryfikować. Ale jest taki w Europie entuzjazm. Witamy entuzjazm wszystkich. Jest czysto medialny. Ja myślę, że tak naprawdę rządy są tym przerażone i tak naprawdę Niemcy próbują ten problem zdywersyfikować, czyli rozłożyć go na wszystkie inne kraje, tak? Bo no tak, ale wpisuje się w znaczy, ten to jest taki pewna polityka, propagandowy... To jest pewne narzędzie presji, bo taki szantaż pewien moralny. My przyjmujemy, prawda, no my tu chcemy, a wy nie chcecie, prawda, garstki przyjąć. My przyjmiemy więcej i to jest jakby forma szantażu. Niemcy zawsze znaczy, Niemcy wiedzą, że i bardzo tak racjonalną ci, politykę prowadziły w stosunku do swojego kraju, nie? Znaczy nie, oni wiedzą, że będą tam napływać imigranci, bo jest to najbogatszy kraj unijny, prawda, jeden z najbogatszych na świecie, więc tam będą napływać siłą rzeczy, więc no nie chcą walczyć z wiatrakami, ale jest to pewna forma perswazji właśnie na takie kraje jak Polska czy inne państwa, żeby przyjęły część tych imigrantów, którzy będą u nich. No bo nie ma innego wyjścia. No, czymś innym jest zjawisko napływu imigrantów, a czym innym jest sytuacja, w której zamyka się granice, bo tak jak stało się to w przypadku Austrii, tak, która po prostu został zablokowany ruch pociągów, więc że płynie lawinowo strumień ludzi, nie wiadomo kto to jest, nie wiadomo dokąd zmierzają.
ci ludzie są, co ciekawe, przygotowani w pewnym sensie mentalnie do tego, żeby osiągnąć cel, żeby być w Europie. Oni sobie doskonale zdają sprawę z tego, jakie prawa im przysługują. Ja tutaj tylko się przypomnę ten już bardzo znamienity przykład odmowy przyjęcia darów z paczek, które były oznakowane symbolem Czerwonego Krzyża, tak? Bo to jest krzyż, więc muzułmanie tych darów, tej pomocy żywnościowej czy humanitarnej w ogóle nie przyjęli, więc to są ludzie, którzy doskonale są zorientowani, to są ludzie, którzy znają język angielski. No nie wszyscy, nie wszyscy. Ale wielu z nich. Wielu z nich, nie wszyscy. Panie redaktorze, jeżeli ja słyszę w przekazie medialnym, że większość tych ludzi, to było wczoraj relacja z obozu pod Wiedniem, że ci ludzie znają język angielski, tak, że ci ludzie się posługują smartfonami, że ci ludzie jakby mają roszczenia z tyłu, że oni chcą, żeby zabezpieczyć im dzień, wolny czas w postaci grania w piłkę albo grania w piłkarzyki, tak? Mhm. Więc, czyli atrakcje więc jeszcze. Teraz, czy to są ludzie, którzy są, czy to jest obraz człowieka, który jest skatowany sytuacją wojenną? A jeszcze Państwa chciałbym zapytać o wypowiedź Martina Schulza, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, polityka niemieckiego, lewicowego, przedstawiciela lewicy, socjalistów, który mówi tak, odnośnie polityki imigracyjnej i tego oporu, który jest w niektórych krajach europejskich, ale także w niektórych, znaczy rządów niektórych krajów europejskich, ale także obywateli. Mówi tak, Europa ultranacjonalistów, jeśli oni zwyciężą, to otrzymamy taką Europę. Nie tylko w tej kwestii, lecz także w wielu innych. Potrzebujemy ducha europejskiej wspólnoty i w razie konieczności to musi być siłą narzucone. Czyli ta polityka przyjmowania i takiej otwartości siłą narzucona ma być krajom innym. Nie ma, można powiedzieć, nic nowego pod słońcem się nie zdarzyło, bo akurat Martin Schulz to jest przykład takiego bardzo wojującego, lewicowego polityka, proszę nazwać, nawet lewaka, ale nie ma wolności dla wrogów wolności, by się chciało powiedzieć. Jest to też taki, jedni mówią o arogancji, drudzy o bucie, ale ja bym to też widział w kontekście polityki nie europejskiej, ale niemieckiej. To, że Martin Schulz jest szefem Parlamentu Europejskiego, to niewiele zmienia, bo tutaj jednak widać, że jest to dalszy ciąg tej polityki niemieckiej, czyli próby przerzucenia części odpowiedzialności czy ciężarów związanych z przyjazdami takichże imigrantów na inne państwa, więc ja bym rozpatrywał to w tym kontekście. A natomiast retoryka oczywiście jest skandaliczna, natomiast to nie pierwszy, powiedzmy, tego typu wyskok Martina Schulza i pewnie nie ostatni. Znaczy, nie wiem, czy to można tylko w kategorii wyskoku traktować, czy też to nie pokazuje pewnego takiego pęknięcia między rozumieniem interesu, czy brakiem rozumienia ze strony takim dosyć manifestowanym ostentacyjnie, ze strony urzędników unijnych, brakiem zrozumienia dla interesów narodowych poszczególnych państw, tak? Bo tutaj widać jednak, to są silne odruchy samoobronne tych państw, które nie są po pierwsze przygotowane, ani nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o gospodarkę. Będą powstały enklawy zupełnie obcych środowisk. A może o to chodzi, panie redaktor? Ja tylko podam, panie redaktorze, jeden przykład. Nie wiem, to jest, ale to działa chodzi o rozszerzenie polityki multikulti, bo widocznie do tej pory ta polityka... To jest samobójstwo i również to będzie samobójstwo dla lewicy europejskiej. No, lewica jest bardzo zaangażowana w tą propagandę. Ja podam tylko jeden przykład takiego ośrodka dla uchodźców, który jest w Polsce. To jest, on się mieści w Łukowie. To jest ośrodek, w którym przebywają Czeczeni. Tam dzieci czeczeńskie oczywiście chodzą do szkoły, uczą się w języku czeczeńskim. Nie mówią, są kompletnie niezasymilowani, a są już wiele lat w Polsce. Są kompletnie niezasymilowani, nie znają języka polskiego i oni się nie asymilują. No ale polscy urzędnicy, przedstawiciele Urzędu do Spraw Uchodźców mówią, że my w tych ośrodkach właśnie uczymy języka polskiego. To jest program integracji społecznej. To jak to wygląda sytuacja w rzeczywistości? No uczyć mogą, tylko nikt tego nie weryfikuje, tak? Nie ma wymogu obowiązku później zakończenia, złożenia czegoś takiego egzaminu. To jest na terenie Rzeczypospolitej podlega polskiemu prawu, a prawo jest takie, że od pewnego wieku dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu. Podlega i się uczy w języku swoim ojczystym, w języku mniejszości. Te programy to pewnie są tak samo skuteczne jak programy walki z bezrobociem.
Będzie jeszcze gorzej w tym sensie, że skoro nie dajemy rady zasymilować niewielkiej grupy w sumie obcokrajowców, bo nie jest to liczna grupa, natomiast jak przyjedzie grupa kilkunastu tysięcy, a w ślad za nimi jeszcze członkowie rodzin, prawda, i tak może dalej. Może chodzi o to, żeby jednak ta polityka multikulti, która była stosowana, ona jakby dotąd nie osiągnęła swoich efektów i trzeba by ją wzmocnić, dlatego jest to ze strony lewicy nie sądzę, żeby lewica sobie nie zdawała sprawy z faktu, że w społeczeństwie zdominowanym przez środowiska czy enklawy muzułmańskie, no raczej nie będzie przyzwolenia na przykład na związki homoseksualne, tak? No być może... Chyba nie sądzę, żeby lewica sobie nawoływania do przyjmowania uchodźców i do aktu solidarności. Bo lewica nic innego nie potrafi, także nie są w stanie zaproponować czegoś innego. Ale Unia nawet nie ma takich instrumentów, żeby móc teraz ten problem w jakiś tam sposób, powiedzmy, spacyfikować, czy rozwiązać, spróbować rozwiązać, to trzeba najpierw doprowadzić do stabilizacji sytuacji w tych państwach, skąd ci uchodźcy... Tak, to nie jest takie proste. To nie jest proste. Proszę, szanowni państwo, temat rzeczywiście jest bardzo szeroki, problem poważny. Można byłoby cały nasz program poświęcić tematyce uchodźców, ale jeszcze w tym tygodniu wydarzyły się inne ważne wydarzenia, inne ważne sprawy działy się w naszej polityce wewnętrznej. W niedzielę odbyło się referendum w sprawie zarządzane przez byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Frekwencja wyniosła 7,8%. W referendum wzięło udział nieco ponad 2 300 000 Polaków. W tej grupie nie było choćby wicepremiera Janusza Piechocińskiego. Demokracja polega na tym, że możemy zostać także w domu i pozwalamy tym innym za nas rozstrzygać. Frekwencja, która nie przekroczyła nawet 10%, to czerwona kartka dla Platformy Obywatelskiej. To referendum nie zostało zwołane z myślą o obywatelach i ich prawie zabrania głosu w ważnych dla nich sprawach, a zostało zwołane tylko i wyłącznie ze względu na to, że politycy Platformy uznali, że to jest dobry element kampanii wyborczej Bronisława Komorowskiego. Zdaniem wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Platforma potraktowała ważny element życia demokratycznego jako element walki politycznej. Myślę, że popełnił pewien błąd pan prezydent. Właściwie uwiedziony tym wynikiem pana Kukiza. Popełniliśmy błąd, za co Polaków przepraszamy. W nieco innym tonie niż senator Platformy Obywatelskiej wypowiada się rzecznik sztabu wyborczego Joanna Mucha. Spycha odpowiedzialność na Pawła Kukiza. Prezydent Bronisław Komorowski, kiedy ogłaszał to referendum, wychodził naprzeciw swojemu politycznemu przeciwnikowi, czyli Pawłowi Kukizowi. I zadał pytania, które były głównym wątkiem jego kampanii. Analizując niską frekwencję, możemy stwierdzić, że porażką zakończyła się także kampania referendalna, jaką prowadziła Platforma. Niektórzy komentatorzy określają to referendum jako trzecią turę przegraną przez Bronisława Komorowskiego. No niestety bardzo kosztowną, bardzo drogą, zupełnie niepotrzebną. To, jak powiedział wiceszef PKW, było najdroższe referendum w historii Europy, więc naprawdę nie ma się tutaj z czego cieszyć. Oczywiście to nie jest tak, jak powiedziała pani Mucha, że referendum zostało rozpisane na potrzeby zaspokojenia elektoratu pana Pawła Kukiza, bo gdyby tak pan Komorowski martwił się o ten elektorat, to sobie by zrezygnował w ogóle ze startu w drugiej turze, a poza tym jego konkurentem był nie pan Paweł Kukiz, tylko Andrzej Duda, więc zupełnie nietrafione pseudoargumenty. Z pewnością jest tak, jako jak wskazuje opozycja, że będzie to jest zły prognostyk dla wyborczych, w ogóle dla Platformy, no, żenująco niski poziom frekwencji, zresztą z góry to było przesądzone, że tak, te pytania po prostu były nieatrakcyjne, niezrozumiałe, ale przede wszystkim nieistotne, one nie dotykały najważniejszych problemów, jakimi żyją Polacy. No naprawdę, no, czy będzie ordynacja wyborcza skonstruowana tak czy inaczej, tutaj nie ma cudownych rozwiązań. To nie są rzeczy, które spędzają sen z powiek przeciętnemu człowiekowi w Polsce. Panie redaktorze? Czy ja powiem tylko krótko, że jakby komentarzem moim będzie to, co mówiłem jeszcze w trakcie materiału, że w zasadzie zapomniałem sam o tym referendum, chociaż się jako dziennikarz nim interesowałem, ale minęło raptem 5 dni i powiem szczerze, że dopiero sobie teraz przypomniałem, że było referendum. Panie redaktorze, podejrzewam, że o tym referendum chcieliby zapomnieć chyba wszyscy tak naprawdę, zwłaszcza politycy, i robili wszystko, żeby o tym jak najszybciej właśnie zapomnieć, jeszcze przed referendum. No właśnie, także
Spuścić trzeba zasłonę milczenia. Nie był błędem ze strony prezydenta Andrzeja Dudy, że nie odwołał tego referendum? Tak, ja uważam, że to był błąd, dlatego że widać było, że po pierwsze ludzie generalnie, to nie chodzi tylko o wyborców PiSu, ale generalnie Polacy są, że te pytania są po prostu nieistotne, one Polaków nie interesują. PiS zresztą wielokrotnie jakby dawał do zrozumienia, że nie są to problemy, wokół których oni chcieliby się w ogóle koncentrować. Więc z pewnością niestety, oczywiście inną rzeczą jest to, czy Senat by zaakceptował taki wniosek, czy nie, ale to jakby już jest w ogóle poza panem prezydentem Andrzejem Dudą, bo on by mógł wtedy powiedzieć, proszę bardzo, zrobiłem wszystko, co mogłem, uważałem, że to są pytania nieistotne, narażają Skarb Państwa na niepotrzebne wydatki, przekierowują w ogóle zainteresowanie społeczne nie na te problemy, które są istotne, generalnie nie mają żadnego wpływu na nasze życie publiczne, polityczne, społeczne i w ogóle, więc nie ma sensu bawić się w taką imprezę. Uważam, że to był błąd i ciężko będzie teraz bronić się, mówiąc, że no, szanowaliśmy decyzję pana Bronisława Komorowskiego. Tak powiedział. No to jest oczywiście argument nie do obrony. Nie sądzę też, że z drugiej strony, żeby pan Duda liczył na taką kurtuazję ze strony Platformy, że skoro ja nie odwołałam, wnioskowałam o odwołanie waszego referendum, to może Platforma zgodzi się na... Platforma się nie zgodziła. Ale Platforma się nie zgodziła, co oczywiście było do przewidzenia z góry, prawda? Bo przecież nie strzeliłaby sobie w własną stopę na kilka tygodni przed wyborami. Panie redaktorze, myślę, że to zniechęciło Polaków w ogóle do udziału w tego typu politycznych inicjatywach. To zależy czego te inicjatywy by dotyczyły, bo jeżeli by dotyczyły właśnie, na pewno frekwencja byłaby dużo wyższa, gdyby były pytania jeszcze o reformę emerytalną, gdyby były dodane na przykład. Ale to jeszcze bardziej by zamętliło cały obraz. Natomiast referendum, jak pokazuje przykład, i nie tylko tego referendum, czy poprzednich, czy samorządowych, ono specjalnie nie cieszy się jakimś tam wzięciem. Było referendum, powiedzmy, udane w tym sensie, że była wysoka frekwencja unijna, ale to dotyczyło sprawy już wejścia do Unii, poza tym było dwudniowe, więc być może... Natomiast generalnie nie widać, aby Polacy jakoś tam specjalnie byli do referendum przywiązani. Szanowni Państwo, jeszcze dzisiejsze głosowania w Sejmie. Sejm odrzucił kolejny obywatelski projekt chroniący życie od poczęcia. Posłowie uznali, że nie będą naruszać kompromisu, bo wielu posłów się na ten argument powoływało. W tej konstelacji politycznej było to oczywiście do przewidzenia, nic nowego. Tych głosów, może było dla mnie zaskoczeniem, że jednak aż tych głosów tak wiele wcale nie zabrakło. Co nie znaczy, że uważam, że tego rodzaju debaty są niepotrzebne, bo dlatego, że zawsze padają argumenty, które w przestrzeni publicznej, medialnej, które są w stanie ludzi przekonać, obalane są jakieś tam, prawda, mity, którymi aborcjoniści karmią ludzi. Ale podczas tego projektu te argumenty były raczej mało słyszalne, chociażby z tego powodu, że marszałek Sejmu pani Małgorzata Kidawa-Błońska zarządziła debatę na godzinę 20:45. Wczoraj się ta debata odbyła. Niestety, z pewnością trudno uwierzyć, że była to godzina wybrana przypadkowo, tak? Wiadomo, w drodze losowania. Wiadomo było, że to jest spór, który zawsze wywołuje, ma swoją temperaturę, tak? I dosyć wysoką i to jest coś, co ludzi interesuje. I warto też podkreślić, że przy tym głosowaniu Platforma Obywatelska miała zarządzoną dyscyplinę partyjną. Ujawnił to dzisiaj poseł Andrzej Kania, który na konferencji prasowej, podczas której ogłaszał właśnie przejście do innego grupowania. To jest bardzo ciekawe, panie redaktorze, w kontekście wywiadu, jakiego udzielił dzień wcześniej pan Grupiński i zapewnił, że w kwestiach tak zwanych światopoglądowych nie będzie nigdy w Platformie żadnego zamordyzmu, żadnego przymusu i żadnej dyscypliny. No ale tak było wcześniej, chociażby w Senacie. Tak, więc ten wywiad się ukazał dzień wcześniej, więc... Tylko... Może to była delikatna presja tylko. poseł Kania mówił, że na tak zwanej ściągawce było przy tym głosowaniu, że jest dyscyplina. Nie pierwszy raz przy podobnych głosowaniach, bo wcześniej też były, jeżeli nawet nie powiedzmy decyzje klubu, jakieś uchwały czy zarządzenia, to po prostu, czy pani premier Kopacz, czy wcześniej premier Tusk po prostu przychodzili na posiedzenie klubu, wyrażali jasno stanowisko, jak macie głosować. Tak.
do porządku przywracanie posłów i uświadamianie, czym mogą zaryzykować, jeśli zagłosują wbrew woli. Jakie miejsce na liście wyborczej. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dyskusję, za rozmowę. W tym wydaniu programu Warto Zauważyć uczestniczyli pani redaktor Katarzyna Orłowska-Popławska. Dziękuję pięknie. Szczęść Boże. I pan redaktor Krzysztof Losz. Dziękuję, szczęść Boże. Program prowadził Dariusz Pogorzelski. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu w tym programie. Z Panem Bogiem. Dobranoc.